teraz przenosimy się na parter, a na parterze jest szkoła. Jest Radek Kaczan. Witam cię. Hej. I będziemy się zajmować czymś, o czym Państwu mówiłem, że to ważna sprawa. No właśnie, tu Radek narysowany. I będziemy się zajmować klimatem. Klimatem w klasie, klimatem w szkole. Dla wszystkich z Państwa to jest ważna historia. Jak w Polsce połączono program profilaktyczny i wychowawczy, to klimat, badanie tego klimatu stało się podstawą tworzenia takich programów. Dla tych z Was, którzy są w szkole promującej zdrowie bądź koordynują tym projektem, to w ogóle nic nie trzeba tłumaczyć, bo Wojna Roska z zespołem tak naprawdę od wielu, wielu lat promuje to pojęcie i badanie klimatu. To jest podstawa w ogóle szkoły promującej zdrowie, ale ciekawy jestem, co Ty powiesz, także oddaję Ci głos i Radosław Kaczan, SWPS z Warszawy. Witam Cię serdecznie i no i co, i zaczynamy. Nie słychać Cię. Dobra, o, a teraz na o, jest, przykład? Teraz tak, dobra. Dobrze, dobra, to już kolejny krok. I teraz tak rozumiem, że ja zawiaduję tą prezentację, tak? Mogę ją sobie tutaj przestawiać, bo... Tak. Dobra, na przykład, okej, okay, dobra, bo nie, nigdy z tego nie korzystałem, więc to dla mnie nowość i muszę tylko zobaczyć, dobra, to już chyba wszystko widzę. Drodzy Państwo, dzień dobry i witam i dziękuję za wprowadzenie. Wysłuchałem z zainteresowaniem mojego przedmówcę i teraz tak, tylko jeszcze wyciszę telefon, gdyż tutaj on się odzywa. Ja chciałbym Państwu opowiedzieć, no trochę jestem oczywiście zestresowany tym, bo temat klimatu faktycznie jest takim tematem, no i z jednej strony szerokim, tak jak przed chwilą usłyszeliśmy, wiele w tym obszarze też w polskich szkołach się dzieje, jeżeli chodzi o badanie i w ogóle takie myślenie o klimacie jako o czymś, co jest ważnym wymiarem analizy tego, co się w szkole dzieje. W szkole pomiędzy uczniami, ale też jakby w całej organizacji, w całej instytucji i dlatego pewnie od takiego szerszego spojrzenia bym chciał wyjść i chwilę o tym Państwu opowiedzieć. Ja jestem psychologiem, pracuję na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Też jestem związany z Reschoolem, który już dzisiaj tutaj rano był wspominany. A chciałem zacząć od takiego spojrzenia na szkołę, czy w ogóle na klimat, a tak naprawdę jeszcze trochę szerzej na w ogóle dobrostan dzieci, młodych ludzi, no bo taką perspektywę przyjmuję z takiego punktu widzenia szerszego, nie tylko jednostkowego i takiego, który w pewien sposób jest powiązany i odnosi się też do teorii Bronfenbrennera, tej takiej teorii ekologicznej, w której widzimy nas samych, nasz rozwój, nasze funkcjonowanie aktualne, nie tylko przez pryzmat tego, co tu i teraz i tego, jakie mamy na dziś zadania do wykonania, co przed nami, ale też w powiązaniu czy w połączeniu z tym,
co się działo kiedyś z nami, jaka jest historia naszego rozwoju, jakie są nasze przeszłe doświadczenia, ale nie tylko też z takiej perspektywy jednostkowej, indywidualnej, ale też patrząc na mówi Bronfenbrenner, używa takiego określenia siedlisk, czyli tych wszystkich ważnych miejsc i fizycznie, ale też takich w sensie takim symbolicznym, w których przyszło nam się rozwijać, przebywać dzisiaj, wczoraj, może również w przyszłości, ale też w tej trochę bardziej odległej przeszłości, tych, których doświadczamy bezpośrednio i tego, czego nie doświadczamy bezpośrednio, ale co jest jakby do naszego rozwoju, do naszego doświadczenia wnoszone przez innych ważnych dla nas, jak chociażby wtedy, kiedy jesteśmy zupełnie, zupełnie mali, jak no, są to najczęściej nasi rodzice, opiekunowie, ale z każdym krokiem, na każdym kolejnym na etapie naszego rozwoju tych okręgów i tych siedlisk jest coraz więcej, one się wzajemnie przenikają i no, dla każdego z nas, dla każdego dziecka takim bardzo istotnym momentem jest przejście do szkoły, w którym ono zaczyna funkcjonować, czy zanurza się w zupełnie nowym dla niego środowisku i przez ileś lat w tym środowisku czasami ono oczywiście się zmienia, czy przemieszczam się gdzieś, coś tutaj się osobiście w moim życiu wydarza, ale dla większości z nas jest to w miarę niezmienne i obecne w naszym życiu środowisko, w którym jesteśmy. I idąc szerzej, tak jak Państwo widzicie, to jak patrzymy na nasze aktualne funkcjonowanie, na dobrostan, na to, co się z nami teraz dzieje, jest oczywiście powiązane z tymi bezpośrednimi siedliskami, w których jesteśmy i kolejnymi, które również w sposób pośredni na nas oddziaływują. Taką ramę teoretyczną przyjmują na przykład też autorzy raportu, który tutaj korzystając z tego rysunku, z tej infografiki niejako cytuję, przywołuję, to jest raport właśnie o dobrostanie dzieci w różnych krajach na całym świecie i on też jakby dobrze pokazuje, jak różne wymiary funkcjonowania dziecka i powiązane z tym też funkcjonowania szkoły, rodziny wpływają w sposób bezpośredni na jego dobrostan, na jego samopoczucie, na zdrowie psychiczne. Podglądam tutaj na czat. Czy to znaczy, że nie widać tej prezentacji? Bo pani Sabina pyta. Okej, jest. To znaczy, że dobra. To czyli ja. Dobra. Nie muszę tutaj nic dodatkowo klikać. Więc wracam do tego, o czym mówiłem. To potrzebuję tego po to, żeby też jakby ten, to co chciałbym powiedzieć o klimacie, osadzić w pewnej takiej szerszej ramie teoretycznej, żebyśmy mieli też takie poczucie, że naprawdę te badania i ta wiedza na temat klimatu, to wszystko jest no, bardzo dobrze osadzone też w pewnych teoriach i w takich szerszych badaniach, a zatem też możemy spokojnie z taką pewnością, że nie wymyślamy tutaj sobie czegoś na nowo, czy nie próbujemy korzystać z rzeczy niesprawdzonych.
spokojnie klimat i powiązania klimatu z różnymi też takimi istotnymi i mającymi też tak też dobry oddźwięk, czy owocującymi badaniami, tymi teoriami się tutaj podpieramy i do nich się chciałbym też odwołać. Ta rama teoretyczna wskazuje przede wszystkim też na to, że patrzenie na to, co się dzieje z tym konkretnym dzieckiem, z tą dziewczyną, z tym chłopakiem w tej klasie, musi też zawsze być powiązane z widzeniem w taki sposób szerszy, no, minimum tej klasy, ale tak naprawdę to też całej szkoły, a jeszcze też dużo bardziej pewnie musimy uruchamiać takie myślenie, w której widzimy szkołę w jej otoczeniu, w danym mieście, w danej wsi, gminie, dzielnicy, z takimi uwarunkowaniami, z jakimi, w jakich ona funkcjonuje i to wszystko, te wszystkie wymiary również na klimat się składają, czy w pewien sposób mniej lub bardziej bezpośredni go budują. Wtedy, natomiast aby zacząć od rzeczy takich najbliższych, czyli tego, co faktycznie z dziećmi i w samej klasie, w takim bezpośrednim kontakcie i w tym, co możemy na co dzień obserwować, to ten problem klimatu jest, czy możemy go spostrzegać przez pryzmat relacji w klasie, ale też jakby zaczynając od takiego najbardziej podstawowego poziomu, od takiego myślenia i patrzenia na uczniów i też oczywiście zbierania informacji od nich samych, które dotyczą tego, jak oni w tej klasie, w tej grupie, w której są, się czują. I pierwsze z takich pytań dotyczy tego, na ile oni dobrze czują się ze swoimi rówieśnikami. Czy lubią tych rówieśników i czy ci rówieśnicy, z którymi na co dzień spędzają co najmniej kilka godzin swojego aktywnego dnia, to są takie osoby, które są dla nich ważne, które funkcjonują w ich doświadczeniu, w ich umysłach, jako ci, którzy no, dostarczają pozytywnych emocji chociażby. Więc to jest pierwszy taki wymiar, w którym czy przez który patrzymy na klimat klasy. Drugi to jest taki, który dotyczy klasy, szkoły i tego, co się tam odbywa. Poza wątkiem społecznym równie ważny wątek związany z uczeniem się i tym, jak uczniowie odbierają ten aspekt swojego bycia w szkole, na ile oni tę aktywność postrzegają jako coś, co jest dla nich, no pewnie nie w 100%, ale chociażby w jakiejś części ciekawe, istotne, ważne, dowiadują się czegoś nowego, coś ich zaciekawia, coś ich interesuje. Ogólnie można powiedzieć, trochę sprowadzając to do właśnie takiego stwierdzenia, lubią się uczyć. Na przecięciu tych dwóch wymiarów no, można sobie wyobrazić sytuację idealną, w której zarówno panuje takie odczucie i uczniowie podzielają takie przekonanie, że lubią swoich rówieśników i lubią się uczyć. No lub czasami, nie wiem jak często, bo to też
pewnie nie o takie kwantyfikowanie i zliczanie chodzi, ale z takich doświadczeń badawczych, rozmów z osobami, no z nastolatkami pewnie częściej lub starszymi uczniami szkoły podstawowej, no to nastolatki, można wyczytać czy usłyszeć w tych rozmowach, że często owszem, ten wątek związany z rówieśnikami jest ok przynajmniej w jakiejś części są osoby w klasie, jakaś grupa, jeżeli nie cała klasa, co do których mamy pozytywny stosunek emocjonalny, ale już z klasą ogólnie, czy ze szkołą, czy z uczeniem się, czy z innymi aspektami, to tak dobrze nie wygląda. Tak? Ja myśląc sobie o dzisiejszym naszym spotkaniu, jeszcze wracałem do różnych wywiadów i naszych wcześniejszych badań i też takich fragmentów do inspiracji poszukiwałem i tam ileś takich wypowiedzi było wprost, uczniowie deklarowali, no gdyby nie moja klasa, gdyby nie koledzy, koleżanki, gdyby nie ci ludzie, z których tam spotykam, to no, musiałbym się przenieść, zmienić szkołę, zmienić klasę, bo by się tu nie dało wytrzymać, a dzięki nim jestem w stanie tutaj jakoś się odnaleźć. No więc można byłoby powiedzieć, w przypadku tego ucznia, czy tych uczniów, którzy tak mówią, no to na pewno w wymiarze tego lubienia rówieśników wysoko, ale z uczeniem czy z innymi wymiarami już słabiej. Są pewnie też takie szkoły, akurat tutaj jakoś w głowie sobie jestem w stanie zaktywizować kilka takich szkół średnich, gdzie te deklaracje co do takiego emocjonalnie pozytywnego stosunku do rówieśników, powiedziałbym, że były mocno chłodne, żeby nie powiedzieć, że niezbyt pozytywne. Natomiast uczniowie chętnie mówili o tym, że w tej szkole się dużo dowiadują, uczą, przygotowują do egzaminów i że to jest ich cel, że to jest ich podstawowa motywacja, jeżeli chodzi o tą szkołę, tą klasę, wybór akurat takiego, jakiego tutaj dokonali, wybierając akurat na przykład tą szkołę ponadpodstawową. Więc wtedy mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją, w której na wymiarze tym rówieśniczym, relacyjnym jest wyniki mamy niskie, ale jeżeli chodzi o lubienie, czy takie pozytywne wartościowanie nauki w tej klasie, w tej szkole, to wyniki byłyby wyższe. Do tego oczywiście dochodzi jeszcze przynajmniej jeden bardzo istotny wymiar, który tutaj analizujemy. Czyli też taki stosunek do, po pierwsze do nauczycieli, do konkretnego nauczyciela, czy to nauczyciela wychowawcy, czy nauczyciela jakiegoś konkretnego przedmiotu i do szkoły w ogóle. Więc wtedy ten obraz nam się nieco komplikuje, bo dochodzi kolejny wymiar i też znów wracam do tych swoich poszukiwań i inspiracji w wypowiedziach uczniów, z którymi rozmawialiśmy. Oni też wskazywali na właśnie taką, jeżeli chodzi o nauczycieli, kiedy byli pytani, jak to z ich perspektywy wygląda, to albo ta ocena była pozytywna, jednoznacznie pozytywna, ale chyba częściej jednak była bardzo zróżnicowana w zależności od tego, o kim opowiadali i do jakiego aspektu funkcjonowania szkoły czy swojej klasy się odnosili, deklarując, że z częścią z nauczycieli mają dobry kontakt, wskazując na pewne wymiary tej relacji, która według nich jest pozytywna, na przykład odnosząc się do określonych lekcji, sposobu prowadzenia czy wsparcia, jakie od dorosłego nauczyciela w swojej szkole otrzymywali. A z drugiej strony to były też takie wypowiedzi, które wskazywały na to, że ten stosunek jest przynajmniej obojętny, a czasami również
negatywny, wprost wyrażany w tych wywiadach, jeżeli chodzi o ocenę sposobu postępowania nauczyciela w stosunku do tego ucznia, czy do całej klasy, czy do jakiejś grupy, czy do jego kolegów i koleżanek. No i tutaj uczniowie brali pod uwagę, czy wypowiadali się na temat określonych konkretnych zdarzeń z lekcji, czy sposobu oceniania, sprawiedliwości, takiego odczucia, ich odczucia oczywiście, że ktoś został dobrze bądź niedobrze potraktowany, sprawiedliwie bądź niesprawiedliwie oceniony, czy to w kontekście też umiejętności i tych ocen szkolnych, ale też takiego życia klasowo-szkolnego, na przykład zachowania i postępowania jakiegoś ucznia i tego, jakie konsekwencje go za to spotkały. Więc te trzy wymiary są, jeżeli chodzi o klimat, chyba najczęściej wskazywane, najczęściej badane, nawet w przypadku najmłodszych uczniów i takie kiedyś w nieco bardziej odległej przeszłości badawczej. Mam takie doświadczenia korzystania z tego typu badań kwestionariuszowych, które adresowane są do młodszych dzieci i tam okazuje się, że również dzieci no, pod koniec trzeciej klasy szkoły podstawowej, na początku czwartej, spokojnie z takim zadaniem oceny na tych wymiarach przy wykorzystaniu kilku czy kilkunastu pytań w sumie są w stanie wypowiedzieć się i my możemy zebrać takie dane i swobodnie je przeanalizować, dostrzegając właśnie te wymiary ja i rówieśnicy, ja i nauka, ja i szkoła, tutaj bardziej po prostu nauczyciele. Ale jeżeli chodzi o w ogóle badanie klimatu klasy i klimatu szkoły, to mamy tych wymiarów nieco więcej, poza tymi, które są oczywiste, takie jak stosunki pomiędzy uczniami, czyli te relacje, o które często pytamy i które no nie tylko wtedy, kiedy prowadzimy jakieś badania, diagnozy, ale też wtedy, kiedy na co dzień przyglądamy się klasie i tym procesom, które tam zachodzą, tym jak uczniowie się do siebie odnoszą, jak wyglądają ich deklaracje i też motywacje do pewnych wspólnych działań, czy do tego, że w jakichś mniejszych grupach coś trzeba zrobić, no to też jakby te relacje, te stosunki między uczniami są widoczne. Drugi ważny aspekt, o którym już też wspominałem, to też taki, który dotyczy stosunków pomiędzy nauczycielami i uczniami. Ja bym już od razu do tego dodał również, że równie ważne jest to, jakie panują relacje pomiędzy z dorosłymi w szkole, jak ten klimat wygląda z perspektywy komunikacji, relacji pomiędzy nauczycielami, a dyrektorem czy kadrą zarządzającą w szkole. Więc to też jest istotny element, w którym obserwujemy czy badamy klimat klasy i klimat szkoły. Kolejny wymiar to są te informacje dotyczące nauki, nauczania, sposobów uczenia, z tego jak to jest zorganizowane. I tutaj oczywiście też można w tym obszarze zadać dużo pytań dotyczących też tego, jak uczniowie postrzegają
I to trochę też pewnie wiąże się z kolejnym z tych wymiarów, ale też jak oni postrzegają te wymagania, jakie są im stawiane, co myślą na temat tego, czego się uczą, jak postrzegają to, czy to jest w jakiś sposób przydatne, czy odnosi się do ich doświadczenia, czy mogą z tego skorzystać, czy mają z tego radość, etc. I też jakby to wiąże się oczywiście z tym wymiarem postaw wyrażanych wprost w takim najprostszym, tak jak już wcześniej o tym mówiłem, odniesieniu do lubienia bądź nielubienia, ale też jakby bardziej takich pogłębiających pytań i wtedy ocen uczniów dotyczących różnych wymiarów tego procesu i tego, co się dzieje w klasie, na różnych lekcjach z różnymi nauczycielami, jak stawiane są wymagania, jak są oceniani, jak postrzegają to, co się dzieje w klasie, w kontekście nauki, czy tego jest dużo, czy jest mało, czy te treści, nie wiem, na przykład są wprowadzane w taki sposób dla nich jasny, przejrzysty, zrozumiały. I to też jest istotny wymiar klimatu klasy. I tak i ostatni element, który być może nie zawsze jest, czy nie przychodzi nam od razu do głowy, ale to też taka charakterystyka szkoły i jej otoczenia. Tu akurat fizycznego, ja bym powiedział fizycznego i społecznego, tego wszystkiego, co jest może nie w samej szkole ograniczonej murami, ale poza nią, fizycznie poza nią, w tych przestrzeniach, które jeszcze do szkoły przynależą, ale też w najbliższym otoczeniu. Tu często też jest to ważny wymiar takiego też fizycznego bezpieczeństwa w różnych miejscach w szkole i poza nią. Mój przedmówca dużo mówił o tym, jak wyglądają klasy szkolne, jakie chociażby pod tym kątem ustawienia ławek, krzeseł, ale to też w ogóle przestrzeń, która może sprzyjać integracji, może sprzyjać wymianie, może sprzyjać budowaniu klimatu, no ale może też go utrudniać. I to oczywiście nie tylko samo ustawienie ławek, ale też jakby te przestrzenie, które zachęcają do robienia czegoś wspólnie, do komunikowania, do wymieniania albo zniechęcają, a zatem wtedy w pewien sposób osłabiają, czy raczej pracują na negatywny odbiór tego klimatu. I teraz, drodzy Państwo, w analizie, w literaturze wskazuje się, że czy wiąże się to pojęcie klimatu z pytając, kiedy się pytamy o klimat i zadajemy sobie pytanie, no dobra, ale to jakby wiemy trochę, jak to zbadać, jakie są tego wymiary, ale kto go kształtuje. No i tutaj jest taka odpowiedź, która wskazuje, że no to jednak dorośli w sensie, no właśnie, najczęściej mówi się, że nauczyciel w klasie, dyrektor w szkole. Ja bym to, idąc z tym pomysłem Bronfenbrennera, jednak poszerzał i do tego też będę dążył trochę na końcu też mojego wystąpienia, żeby pokazywać, że faktycznie ten klimat jest zanurzony w tym, co się dzieje w samej szkole oczywiście, w tym, co robi ten konkretny nauczyciel, wychowawca czy dyrektor, ale też jakby jak oddziaływują różne inne siedliska, środowiska, w których jest szkoła. Bo bez tego, po pierwsze, dobrze tego nie zrozumiemy, a po drugie też wydaje mi się, że pojawia się takie niebezpieczeństwo do przyjęcia nadmiernej odpowiedzialności za coś, co jest ważne i w jakiejś części zależy od nas, ale nie wszystko i nie w 100%. To, jak wygląda klimat społeczny, polityczny, kulturowy wokół szkoły, co się o szkole mówi, jak się zmieniają przepisy, ale też jak
o pewnych rzeczach się opowiada, to też jak Państwo to wiecie, czujecie, obserwujecie, przenika do szkoły, przenika do, przez mury szkoły, do pokoju nauczycielskiego, do, na korytarze, do klas, do umysłów, świadomości, a czasami wprost do wypowiedzi uczniów, ich rodziców i jakby to wszystko są te nitki, w których, którymi podążamy, czy które składamy, kiedy myślimy sobie, a tutaj chyba metafora takiego tkania, takiego kobierca czy patchworku jest dobra do tego, żeby właśnie tak rozumieć klimat. I teraz jakby z czego on się składa, ale też od czego zależy. Bardzo dużo mówi się o tym, że to są właśnie relacje pomiędzy uczniami i nauczycielami i ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Natomiast znalazłem taką wypowiedź jednego z badaczy edukacji, komentatorów też zajmujących się badaniami edukacyjnymi, który zwraca uwagę na coś takiego, że on tu mówi o kulturze klasowej, ale to oczywiście też może znaczyć, czy możemy pod to podłożyć klimat klasy. Mówi, owszem, opiera się to na relacjach, ale jak te relacje są osiągane? No przez to, co w szkole się dzieje i o to, o co w szkole zabiegamy, dbamy i co mamy na uwadze, czyli pewne struktury, procedury, spójność, czyli te wszystkie oddziaływania, które nie są niepowiązane z nauką, z tym, jaki jest program, jak go realizujemy, jakie zadania stawiamy młodym uczniom. Więc relacje, tak? Relacje osiągane przez strukturę, procedury i spójność. I tam w jednym z takich artykułów rozwijane jest właśnie to podejście na przykładzie pewnych szkół, które właśnie tak pracują, ale to w szerszym odniesieniu jako spójne z wynikami chociażby badań tych międzynarodowych badań PISA i tam wskazuje się na to, że te szkoły, które tworzą dobry klimat, czy mogą zostać określone jako takie, które mają dobry klimat, to takie szkoły, które pracując na to, to sprzyja i klimatowi, i wynikom w tych szkołach, to są takie aspekty jak właśnie reguły, planowanie, takie panowanie nad całym procesem nauki, nad tym, czego uczniowie się uczą, w jaki sposób, w jakim tempie. Ważna jest dyscyplina i dyscyplina tutaj samo to słowo, ja bym chętnie go używał w taki sposób pozytywny, w takim sensie dyscyplina, która jest budowana na strukturze przewidywalności, też odpowiedzialności, czyli takich wymiarach funkcjonowania szkoły, w których uczeń czuje się bezpieczny, bo wie, że to środowisko jest przewidywalne. Od fizycznego poustawiania tego, gdzie co jest, gdzie mam przejść, do kogo się zwrócić, kiedy czegoś potrzebuję, przez też takie bezpieczeństwo i strukturę, która jest z tym powiązana, takiego bezpieczeństwa psychicznego, że wtedy, kiedy jestem w jakimś kłopocie, to wiem, co mam zrobić, ale też w taki sposób pozytywny i wiem, jak mam postąpić wobec nauczyciela, wobec innego ucznia, co jest też moim zadaniem na tu i teraz, na tej lekcji, w szatni, w stołówce, na boisku i no, trochę bym tak powiedział potocznie i wszyscy to wiedzą i też to podzielają i jest to takie nieokreślone czy płynne, że u jednego nauczyciela tak, u innego inaczej, czasami to można tak, nie, no to przynajmniej w tej opowieści o tych szkołach, jakby w takim powiązaniu z klimatem, ta struktura, przewidywalność, pewna jednoznaczność jest tutaj bardzo, bardzo ważna. Też wskazuje się na to, że jakby w ogóle sukces edukacyjny, wysokie wymagania nie idą
czy nie są rozbieżne z dobrym klimatem. One są częścią tego klimatu i też na ten klimat się składają i też pracują na takie postrzeganie dobrego klimatu, ponieważ są budowane z kolei na wysokich, adekwatnych wymaganiach z dużym wsparciem, że też takim podzielaniem przez uczniów takiego przekonania, że żeby coś osiągnąć, czegoś się nauczyć, to trzeba się w to zaangażować, włożyć dużo pracy, a jak się potrzebuje pomocy, to dorosły czy rówieśnicy, czy w jakiś sposób inny, jeżeli to są jeszcze jakieś inne formy uczenia się i nauczania, mi w tym pomogą. Że też to wsparcie jest dostosowane do potrzeb i takim jest, i jakby te zadania, ten proces idzie w taką stronę, żeby móc pewne nierówności edukacyjne wyrównywać i też jakby mieć na uwadze to zróżnicowanie, jakie jest między uczniami, tego, jakby pracować w taką stronę, żeby przy okazji tego, że oczywiście również budujemy pozytywny klimat, ale też jakby dbamy o wyrównywanie szans i też jako budowanie czy uzupełnianie pewnych umiejętności, których być może na wstępie część dzieciaków przychodząc do szkoły nie ma, a jakby szkoła jednoznacznie pokazuje, że również na to ma pewną odpowiedź. Też takie no, jakby z perspektywy pewnych praktyk takich pedagogicznych, psychologicznych, takich jak wdzięczność, też tutaj jako część ważnego funkcjonowania takiej szkoły. I teraz jeżeli chodzi o dobry klimat, to też jest on powiązany z jakby niejako te dwie rzeczy go wspierają, ale też wynikają z tego dobrego klimatu. To są też takie szkoły, czy takie przykłady szkół, w których wielu uczniów jest zadowolonych z tego, że chodzi do tej szkoły i jest dumnych z tego, że chodzi do swojej klasy, do swojej szkoły, że to, co się dzieje w ich klasach i w szkołach, no po prostu napawa ich dumą. Jak wiemy z chociażby dorobku psychologii pozytywnej, takich pozytywnych interwencji, wiemy, że pozytywne emocje, takie jak duma, jak zadowolenie z siebie, z tego, co robię z innymi, jest czymś, co no, bardzo dobrze napędza, motywuje nas do robienia kolejnych rzeczy, do nauki, więc też mamy kolejny aspekt tego dobrego klimatu i też wokół tego, tej nauki, takiej klasy też buduje się pewna wspólnota i tożsamość, która jest podzielana pomiędzy uczniami przez wspólne cele. Drodzy Państwo, też taką kolejną ramą interpretacyjną, którą można wykorzystać do myślenia o klimacie szkoły, jest takie myślenie przez pryzmat podstawowych potrzeb. To rzecz najpewniej dla nas wszystkich oczywista, te trzy aspekty naszego funkcjonowania i zaspokojenie potrzeb więzi, kompetencji i autonomii również pracują na budowanie pozytywnego klimatu szkoły i one również wtedy, kiedy są zaspokojone, to ten klimat jest, można powiedzieć, też jakby idzie to w dobrym kierunku. I tutaj z kolei pokazuje, że to zaspokojenie tych potrzeb jest powiązane również z strukturą i zrozumiałością, przewidywalnością tego, co się w szkole dzieje. Przez akceptację, przez wspieranie struktury i eliminowanie nieporozumień czy chaosu, przez dawanie autonomii, takiej autonomii, której uczniowie są w stanie wziąć, a też przygotowywanie ich do kolejnych, trudniejszych, większych wyzwań, jeżeli o to chodzi, wraz z zwiększającą się ich kompetencją do tego. To są też takie szkoły, w których
dobry klimat jest powiązany po prostu też z takim klimatem życzliwości i uprzejmości wobec siebie, czyli też czegoś takiego, co może być powiązane oczywiście wprost z taką moją sympatią i lubieniem, ale raczej jest po prostu elementem życia szkolnego i pewnych reguł, które nim rządzą, bo to, czy ja kogoś jakoś specjalnie lubię i wyróżniam, może być i jest często zależne od wielu czynników takich osobistych, natomiast od pewnego poukładania tych relacji w szkole, w klasie, od pewnych działań, zasad, które przestrzegamy jako nauczyciele i jako uczniowie, faktycznie to, czy ten wymiar takiej uprzejmości, życzliwości, odpowiedniego zwracania się, odnoszenia do innych, jesteśmy w stanie powiązać z takimi oddziaływaniami i mieć takie poczucie, że również na to jest pewna przestrzeń do tego, żeby to wypracowywać w ramach działań w klasie. I teraz już na koniec. Radek, masz 5 minut, ja tylko przyjmę. Tak, ja widzę czas, dzięki. Chciałem powiedzieć o tym, że do czego pewnie Państwa przekonywać nie muszę, że to się da zbadać, że można to badać na różne sposoby i chociażby kiedy zerkniemy do takiego dużego raportu, no już z pewnej odległej przeszłości, który przygotowany został przez Instytut Badań Edukacyjnych, a który właśnie dotyczy klimatu, to tam tych wymiarów, które były badane, gdzie autorzy wskazują na to, że można takie aspekty funkcjonowania szkoły, klasy, uczniów w pewien sposób uchwycić, zmierzyć, skwantyfikować, dowiedzieć się na ten temat jest całkiem sporo. Nie każda diagnoza i nie każda taka diagnoza i interwencja przygotowywana w poszczególnych szkołach musi tak aż bardzo w rozbudowany sposób ten klimat ujmować. Ale te podstawowe elementy, czyli relacje pomiędzy uczniami, relacje z nauczycielami, sprawiedliwość, otwartość, życzliwość, brak zachowań jawnie takich dyskryminujących czy przemocowych powinniśmy uwzględnić. Przestrzeganie zasad i postrzeganie szkoły jako całości, jako ważne wymiary, o których warto pamiętać, nie tylko koncentrując się na faktycznie relacjach pomiędzy samymi uczniami, ewentualnie pytając o to, jak oni postrzegają swoich nauczycieli, ale też wychodząc szerzej, dotykając również tych aspektów edukacyjnych. Taka diagnoza, poza oczywiście też takim pogłębieniem naszej wiedzy i wglądem w różne wymiary życia szkolnego, życia klasowego, które często na co dzień są trudno dostrzegalne, bo części tych relacji, wymian my po prostu nie widzimy, bo nie widać ich na lekcjach, a w ogóle one są też zapośredniczone na przykład przez media społecznościowe, więc tego typu diagnoza może tą wiedzę nam uzupełnić. Też możemy dzięki myśleniu o tym badaniu klimatu i wynikom, jakie uzyskujemy, mieć taki kawałek związany z poszerzeniem naszej wiedzy na temat tego, jak te relacje w klasach poszczególnych, jak w całej szkole, jak klimat panujący pomiędzy uczniami i nauczycielami, ale też nauczycielami, dyrekcją przekłada się na pewne plusy bądź minusy, na pewne radości i bolączki naszej szkoły, na wyniki, ale też na to, co nas frapuje, jeżeli chodzi o kwestie wychowawcze i zachowania. No i w końcu też coś, co jest, czego doświadczamy na co dzień, pracując w różnych instytucjach, w szkole, na wyższych uczelniach, trochę tak bezpośrednio przez skórę, czyli też takie doświadczenie tego, co jest deklarowane w różnych programach i pewnych oficjalnych dokumentach, a tego, co jest pewną praktykowaną kulturą szkoły. I te badania klimatu też trochę to mogą i pomagają
odkryć. I mając już naprawdę koniec i minutę, żeby się zmieścić w czasie, to chciałem też wrócić do tej myśli, którą już tu sygnalizowałem, że ten klimat jest powiązany i bezpośrednio dotyka ucznia, nauczyciela, ale też są w tym rodzice, jest pewien program, który jest realizowany w związku z takimi, a nie innymi wymaganiami i uposadowieniem publicznych czy niepublicznych placówek, które mają pewne obowiązki, ale też to wszystko, co jest dookoła, wprost formułowane w różnych przepisach prawa, ale też ten, tak jak mówiłem, czego doświadczamy słysząc, rozmawiając, widząc, co się dzieje dookoła szkoły, w kontekście edukacji, nauczycieli, ich roli, to też wszystko do szkoły, jak Państwo pewnie to czujecie, przenika. No i też jakby tworzy ten klimat. Może go poprawiać, ale też niestety pewnie może go pogarszać w pewien sposób też, na przykład negatywnie naznaczając pewne aspekty funkcjonowania szkoły, które wtedy, no jeszcze trudniej postrzegać je jako takie, które można zmienić. Więc też no, z taką myślą bym skończył, że też jakby to można diagnozować i można się temu przyglądać, co u mnie samego działa, nie działa w mojej klasie, w mojej szkole, ale też całe to otoczenie jest ważne. I, no i przynajmniej powinniśmy sobie uświadamiać, że ono jest i no, na przykład nie brać wszystkiego tutaj na swoje plecy, bo no, na część z tych rzeczy nie mamy po prostu wpływu. No dobra. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.